pytają na przykład o sondaże, to ja to mówię, uważam, że moja gazeta głupio robi, publikując sondaże przedwyborcze, i dlatego, że im kompletnie nie ufam. To znaczy, rozmawiałem ostatnio z koleżanką, która jest szefową jednej z firm badawczych, która nie robi badań politycznych, dlatego mówi, że w Polsce to jest niewykonalne, żeby na próbce 1000 osób, która pozornie jest reprezentacyjna, ona mówi, że to jest reprezentatywne może dla proszku do dalepania, a nie do tego, jak ludzie chcą głosować. Jeżeli poziom odmów odpowiedzi na pytania, w ogóle odmów rozmowy z ankieterem tym telefonicznym jest, sięga powyżej 5%, to ona mówi, że ona by się nie odważyła napisać właśnie, jakie będą wyniki sprzedaży proszku do prania, co dopiero prognozować wyniki wyborów. I no jak mówię, no jesteśmy tutaj zdani na ten wielki sondaż opinii publicznej, jaki odbędzie się 9 października. W każdym razie na pewno siły Imperium Zła nie śpią i będą nam przeszkadzały w wygraniu tych wyborów, ale musimy zrobić wszystko, żeby jednak je wygrać. Ja chciałam jeszcze powrócić do informacji, które są dzisiaj zawarte w Gazecie Polskiej, mówiące o skrzynkach ATM-u, że one były zbadane jeszcze w zeszłym roku, w parę miesięcy potrafili, i rząd to wszystko przykrył. Jak pan myśli, czemu to ma służyć? Czy to służyło temu, żeby zgrać tą polską skrzynkę ze skrzynkami, które były w Rosji? Czy to jeszcze o coś innego chodzi? Bo rzekomo specjaliści wczoraj mówili, że wszystko się zgadza co do ułamków sekund z ATM-u z czarnymi skrzynkami w Moskwie. Dziękuję. Czemu miało służyć tak długie zwlekanie? Niewątpliwie ukryciu prawdy, ale prawda jest rzeczą, która kiedyś wcześniej czy później, mam nadzieję, wcześniej wyjdzie na jaw. I ja nie jestem specjalistą od lotnictwa, nie jestem specjalistą od badania katastrof lotniczych. Natomiast no, widzę, że po tym, jak załatwiono prokuratora Pasionka w sposób najbrutalniejszy, jaki może być jednego z najlepszych polskich śledczych, człowieka, który dopominał się prawdy i który dbał o to, żeby ta prawda była, to czasami mam wrażenie, że wyjaśnienie tych wszystkich rzeczy się odwlecze. Natomiast no, jestem przekonany, że nie na zawsze. Ludzie, którzy... jestem przekonany, że tutaj stanie kiedyś pomnik. Może nie stanie za rok, może nie stanie za 2 lata. Natomiast... To na pewno. Jak powiada Pismo Święte, nie można wjeżdżać przeciwko ościeniowi. No i tyle. Podoba taka propozycja, bo mówił pan o artykule, który nie został upubliczniony. Mamy taką propozycję, by na naszej stronie Sanitarium 2010 taki artykuł się znalazł. I pytanie, czy był pan skłonny właśnie i zgodził się na jego publikację. Znaczy problem polega na tym, że uważam, że jest przedsięwzięciem komercyjnym i ja też nad tym boleję, bo na przykład usiłowałem poprosić moją redakcję o to, żeby zdjąć hasło z tekstu o Turowskim, który nie jest powszechnie dostępny. Mówię, zdejmijcie przynajmniej tutaj przy tej okazji na kilka godzin, niech ludzie sobie wreszcie to przeczytają, ale ponieważ ja część praw autorskich przekazuję na spółkę Press Publica, to nie ja o tym decyduję. To znaczy, no to ja mówię, no ja o to zabiegam, żeby te teksty, na przykład właśnie o Turowskim, będę zabiegał, żeby za pewien czas też te teksty o dyplomacji były w wolnym obiegu, natomiast decyzja nie należy do mnie, należy do właściciela, który posiada część praw autorskich na te teksty. Ja mogę państwu wyciągnąć laptop i pokazać maila, który w tej sprawie wczoraj pisał. Może pan napisał, a nie może pan napisać, co to zmienić. Ale możemy chyba cytować, prawda? Z tego co wiem, prawo nie zabrania cytowań. Chciałem zapytać pana redaktora, w jakim stopniu wiarygodna jest ta lista Wilsztajna, bo różne opinie na ten temat są. Niektórzy mówią, że tam ten stopień wiarygodności nie, no, w każdym razie nie jest pełen. Ja mam dwa
Znaczy lista Wittgensteina jest wiarygodna, bo to jest, tylko trzeba pamiętać, czym lista Wittgensteina jest, a czym nie jest. Lista Wittgensteina nie jest spisem agentury, jest spisem inwentarza, który był na tamten czas w IPN-ie dostępny i to był pierwszy sporządzony inwentarz jeszcze za czasów Leona Kieresa. I to absolutnie nie jest lista agentury. Tam jest wymieszani bohaterowie ze zdrajcami ja Państwu powiem tak, lista Wittgensteina liczyła niespełna 200 tysięcy rekordów, o ile dobrze pamiętam. Od tamtego czasu, jeżeli chodzi o rekordy, które weszły do IPN-u, ostatnia nowelizacja rekordów była w czerwcu, wprowadzono 6 milionów nowych danych do tej bazy. Wszystkie karty rejestracyjne z wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych to jest już dostępne. Mało tego, jest rzecz, która mnie bardzo ucieszyła, bo okazało się, że na przykład w Katowicach zostały w piwnicy odkryte tak zwane wory ewakuacyjne, czyli to były dokumenty przeznaczone do zniszczenia, których SBC nie zdążyła zniszczyć i które w sposób cudowny nieomalże ocalały, bo po prostu nie nadążała papierenia z mieleniem papieru i w takich dokumentów jest parę. No, skala zniszczeń jest gigantyczna, ale to też pokazuje, że cuda się czasami zdarzały. Jeżeli kogoś z Państwa, ktoś Państwa przed 3-4 laty interesował się na przykład swoją własną przeszłością, czy przeszłością znajomych, czy bliskich w IPN-ie, to ja doradzam ponowną wizytę w IPN-ie, dlatego że dokumenty, których jeszcze w ubiegłym roku nie było w tej chwili i też następuje powolny proces wyjmowania dokumentów ze zbioru zastrzeżonego, odtajniania ich i to jest archiwum, które cały czas pracuje. Ja tak naprawdę mam tą listę tych 300 paru nazwisk, którą bez przerwy rzucam od nowa i bez przerwy coś mi nowego wyskakuje, więc tak to wygląda, że a jednocześnie Państwo też mogą się w tej chwili dopominać realizacji swojego prawa, bo ostatnia nowelizacja ustawy o IPN-ie była tragiczna, odbierająca dużą część władzy prezesowi, natomiast jest tam bardzo jeden fajny zapis, który bardzo lubię, który mówi, że trzeba, że jeżeli znana jest sygnatura, to wydanie dokumentów nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie, więc proszę z tego paragrafu korzystać. Tak, no za chwilę będziemy kończyć, tylko takie nieśmiertelne pytanie, które zadajemy każdemu z nas, jeszcze jedno pytanie, tak? To ja za chwilkę zadam sobie. Ja mam pytanie co do samego tytułu Rzeczpospolitej. Bo na niektórych debatach publicznych ktoś z młodych ludzi zadał pytanie, kupczymy tą Rzeczpospolitą. Czyja ona naprawdę jest? Bo nasz dziennik, nasza Polska. I chciałbym, żeby Pan tutaj nam chociaż powiedział, jaką formę prawną w ogóle, bo tutaj jest senior dziennikarz, jaką formę prawną powinna mieć gazeta, bo przecież od setek lat się gazety robi. Dla przykładu dziennikarze utworzyli spółdzielnię pracy, prawda? I na przykład rzecz, ta polityka jest spółdzielnią pracy. Natomiast Rzeczpospolita jest no, komercyjną spółką do spółkowania. Przechodzi z rąk do rąk jak młoda dziewica. I wobec tego, czy według pańskiego rozeznania, bo to naprawdę młodzież o to pyta, czyja ona powinna być i w ramach tego, czy była jakaś inicjatywa, bo teraz jak Rzeczpospolita została sprzedana, tak? Wobec tego, czy dziennikarze, bo różne są już takie nawet plotki, czy dziennikarze w tym momencie historycznym, czy bo takie są plotki, że dziennikarze chcieli kupić naszą Rzeczpospolitą, żeby chociaż ta Rzeczpospolita była wasza, a nie nasza. To jest to moje pierwsze pytanie. I skoro, żeby była jasność, klarowność tutaj, jak jesteśmy pod tym namiotem, czy tą Rzeczpospolitą chcieli, czy nie chcieli, prawda, dziennikarze? I drugie, bo słyszałem na takiej debacie, że była inicjatywa na Jasnej Górze, że czytelnicy chcą odkupić tą Rzeczpospolitą. Oczywiście, gdy dziennikarze nie będą chcieli sobie kupić naszej Rzeczpospolitej. To rzeczywiście nie jest sprawa łatwa. Tak, tylko że... Chcieliście czy nie chcieliście? W tym największy jest aparat, żeby chciało dwoje naraz. Przypomnę.
Ktoś jest właścicielem akcji tego przedsiębiorstwa. Chciał sprzedać. Nigdy nie chciał sprzedać dziennikarzom. Ja chętnie bym kupił część Rzeczpospolitej. Nie, nigdy nie była kierowana żadna oferta pod adresem dziennikarzy i to nie jest pierwszy tego typu przypadek, bo ja parę razy chciałem zostać współwłaścicielem gazety. Proponowałem to jeszcze, no, zanim Tomasz Wołek oszalał, żeby życie było, żeby dziennikarze byli przynajmniej udziałowcami części, tak jak Agora sprzedawała po dobrych pieniądzach swoje udziały. Nie, to jest potwornie ciężkie, dlatego że założenie dziennika to jest gigantyczna inwestycja. Ja Państwu powiem, że uważam, że tygodnik powstawał przez pół roku, mając bazę w postaci ludzi już pracujących w Rzeczpospolitej. To jest tygodnik robiony w dużej mierze siłami Rzeczpospolitej. I mając komputery, mając redakcję, mimo tego od momentu pomysłu do momentu startu minęło pół roku. Więc to nie jest taka łatwa rzecz, ale no mówię, że nie, mam nadzieję, że Rzeczpospolita się obroni w obecnej formie i składzie osobowym, chociaż czasami boję się, że mogą się to okazać nadzieje płonne. Natomiast no, my nie znikniemy, tylko będą musieli Państwo kupować inne media. No i na pewno będziemy. Dobrze, proszę Państwa, Pan Cezary musi już uciekać, niestety ma jakieś inne obowiązki. Mam nadzieję, że zgodzi Pan się na kolejne spotkanie, bo widać, że zapotrzebowanie jest na wiedzę dotyczącą lustracji i tych ciemnych plan naszej historii. Ostatnie pytanie, co Pan myśli o naszym proteście oraz o naszych postulatach? Ja uważam, że uważam, że ten namiot powinien powędrować w Polskę i powiem szczerze, jest zaszczytem dla mnie, że Państwo mnie tutaj zaprosili, bo jak mi ktoś mówi, że tutaj się gromadzą oszołomy i mówię, no to tak, to jak mówię dzisiaj, że idę pod namiot, to mój ktoś tam z kolegów żartował, mówię, a to do tych oszołomów idę, to do swoich idę. No i tak to wygląda, to znaczy ja uważam, że wolność słowa, wolność zgromadzania się należą do prawa do życia oczywiście, do absolutnie podstawowych praw człowieka i Państwo z tych praw swoich korzystajcie. Korzystajcie jak najlepiej umiecie, no, ale też pączkujcie, wnóżcie się. Staramy się. Dziękujemy bardzo. A, to jeszcze Pani Jaga chciała. Panie redaktorze, ja bym się chciała coś zapytać, dlaczego Władimir Putin i ten premier Donald Tusk tak się boją ujawnić naprawdę tej prawdy całkowitej. Dokąd oni będą Polskę trzymać w niepewności? Ile to będzie trwało? Czy to będzie 2 lata, czy to będzie 10 lat? Nie wiem, dlaczego to tak długo trwa. I po co to? I na co? Ile razy przecież się słyszało, nawet jego córka, Donalda Tuska, to się wypowiedziała w jednej gazecie, co kupiłam i powiedziała, że takiego ojca ma dosyć, bo się ludzie tak wykuczają, że nie może wcale wyjść do ulicy, nawet pracować nie może z ludźmi. Dlaczego tak? Pani Jadziu, 9 października myślę, że się skończy rząd pana Tuska, mam nadzieję w każdym razie. Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Witam Krzysztofie. Mamy Radio Wnet, reklamujemy Radio Wnet również. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Do następnego razu. Kupujcie, uważam, że kupujcie Rzeczpospolitą, jak mawiało nielubiany tutaj Zrakowski, czy to Najszpół, naprawdę warto. Dziękuję bardzo.